So we're going to read from Philippians chapter 2. Więc zaczniemy od Filipian rozdziału 2. And as you are looking for that, i jak to otwieracie, I'm going to do my belt up so my trousers do not fall down. Ja ścisnę sobie troszkę pas, żeby mi spodnie nie opadły. Because Poland is not ready for that. Ale bo Polska nie jest na to gotowa jeszcze. Okay, what's going to happen is I'm going to read this in Queen's English, Shakespeare English. To, co teraz zrobię, to przeczytam to teraz w królewskim angielskim, szekspirowym angielskim. And you can follow along in Polish. I nie będzie to tłumaczone na polski przeze mnie, tylko możecie podążać za tekstem, czytając po polsku. But to save some time, you can read and you can listen to my beautiful William Shakespeare voice. I teraz będziecie mieli okazję delektować się moim wspaniałym akcentem. Which, William, by the way, when you get to heaven, za swoją drogą, jak pójdziecie kiedyś do nieba, Shakespeare English is the language of heaven. To miejcie świadomość, że angielski w wykonaniu Szekspira jest językiem nieba. That's what I've been told. To mi powiedziano. By all the people who have died and gone to heaven and come back to life and, you know, go around the world telling their story. That's what I've Przez heard. Ludzi, którzy są starzy, umarli, byli w niebie i wrócili na ziemię i chodzą teraz i opowiadają o tym, że tak właśnie jest w niebie. To prawda. Lol. Lol. Czyli śmieję się bardzo głośno. Yeah, I think lol is lol. So, yes. I'm too old. R-O-F-L. Lol. Yes, lol. We're gonna have some fun. I like him. Będziemy mieli niezłą zabawę. Lubię go. Says therefore. Everybody say therefore. Powtórzcie za mną. Tak więc. If you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but rather in humility value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in the very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage, but rather he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Hope you had a good Easter weekend last weekend. We had a great weekend. Therefore, verse 9. Therefore, 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 therefore. Tak więc, tak więc, tak więc. God exalted Jesus to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. I want to take a few moments and just share from this passage. Chciałbym teraz poświęcić troszeczkę czasu i podzielić się tym, co jest w tym fragmencie. There is something about that word therefore which you've repeated numerous times. Jest coś w tym słowie tak więc, co powtarzaliście kilka razy. Which means in English therefore means for that reason. W angielskim to znaczy, że z jakiegoś powodu. As a result of. Jako wynik czegoś. I suppose we could say consequently. Możemy też powiedzieć jako konsekwentnie, konsekwencja. You know, there's big power of consequence. Jest potężna moc w konsekwencji. On this Sunday I'm about to speak a new message to our church and they've not heard it yet, but I'm going to give you a little insight. W dzisiejszej niedzieli, najbliższej niedzieli będę głosić to słowo do naszego kościoła i wy będziecie mieli okazję złapać troszeczkę. We're starting a new series called Struggles and Solutions. Rozpoczynamy nową serię, która nazywa się Zmagania i Rozwiązania. And this Sunday we're going to talk about the struggle of decision making. Będziemy mówić dużo o zmaganiu się w podejmowaniu decyzji. And the solution is wisdom. I rozwiązaniu, które jest w wiedzy. Because I've been a pastor not as long as many of you have in this room.
I've not been a pastor, I'm sure, for as long as many other pastors are in this room. Jestem przekonany, że nie jestem pastorem tak długo jak niektórzy pastorzy, którzy są tutaj. But I suppose in my 10 years of pastoring a local church, which it is now. Ale w tym roku przez swoje ostatnie 10 lat pastorowania. Life Church in Bradford and Leeds. Life Church, który jest w Bradford i w Leeds. I'm aware of the impact of decisions on people's destinies. Mam świadomość, jaki jest wpływ na ludzi, przeznaczenie ludzi. Because every choice creates a consequence. Gdyż każdy wybór powoduje konsekwencje. Every choice creates consequence. Każdy wybór powoduje konsekwencje. Every decision that you make leads to a certain response. Każda decyzja, którą podejmujesz, zmierza do jakiejś odpowiedzi, powoduje jakąś odpowiedź. So if you think of it like that, więc jeżeli myślisz o tym w taki sposób, our lives are a whole lot of therefores. Więc nasze życie składa się z wielu tak więc. The Bible says Jesus humbled himself. Biblia mówi, że Jezus uniżył siebie. Therefore, tak więc God exalted him. Bóg go wywyższył. Jesus became low. Jezus stał się nisko. The consequence was, czego konsekwencją była, God took him high. Że Bóg go wywyższył. If I drive too fast in my country above the speed limit, jeżeli w swoim kraju będę jechał za szybko powyżej ograniczenia, therefore David will be pulled over by the police and will be told off and fined. Tak więc ja, Dawid, zostanę wyciągnięty przez policję, złapany przez policję i dostanę mandat. If my friend over here, jeżeli tu mój przyjaciel, eat too much KFC, zje za dużo KFC. He told me this afternoon he's addicted to it. Powiedział mi dzisiaj po południu, że jest uzależniony od KFC. We need to pray for deliverance in Jesus' name. Musimy się modlić o uwolnienie. Therefore, tak więc, his belly will become huge. Mój żołądek, mój brzuch stanie się duży. The belly, żołądek, the stomach, żołądek, is a result, is a consequence. Brzuch jest konsekwencją of what he eats. Tego, co je. You are what you eat. Jesteś tym, co jesz. As you can see, jak możecie zobaczyć, the Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, not really, but I try. No, staram się. If there's a young adult in the room, młodzi dorośli, a single young adult in the room, jeżeli na tym miejscu są jacyś niezamężni, nieżonaci, młodzi dorośli. Any single young adults in the room? Just raise your hand up in the air. Single, młodzi? Woo, yeah, single. If you glance over to the boy across in the opposite row, jeżeli odwrócicie się do kogoś, kto siedzi w przeciwległym rzędzie, and your eyes lock, i wasze oczy się spotkają, therefore, tak wtedy, tak więc, something starts within you. Coś się w was zacznie. If some of you in here enjoy Netflix, jeżeli ktoś z was lubi Netflix, more than you enjoy studying, bardziej niż lubicie studiowanie, therefore, tak więc, you might struggle to complete your studies. Możecie mieć problemy z ukończeniem studiów. What I'm trying to say is everything has a therefore. To, co chcę powiedzieć, jest to, że wszystko ma tak więc. A few weeks ago I was returning from Kenya via Ethiopia. I went on a compassion project. Parę tygodni temu wracałem, byłem w Etiopii na takim projekcie, który się nazywa Compassion. And I met a British legend in the airport. I spotkałem legendę. Legend. Legendę na lotnisku. He is Great Britain's greatest ever athlete. To jest człowiek, który jest w Wielkiej Brytanii największą kiedykolwiek atletą, największym legendą. In the 2012 Olympics he won gold at the 5000 and the 10000. W 2012 on zdobył złoto w biegu na 5000 i 10000. Athletics. Oczywiście. And in the 2016 Olympics he won gold in the 5000 and the 10. Double gold. What a hero. W 2016 powtórzył ten wynik, podwójne złoto, 5000 i 10000 metrów. His name is now Sir Mo Farah. Jego imię to, tak jak powiedział. Who's heard of our legendary athlete? Kto o nim słyszał? All four of you, fantastic. O, dużo z was, super. Here's a picture of me and Mo Farah. Moje zdjęcie z Mo. Or one of these screens, if we have that. Jeżeli możemy prosić o wrzucenie tego zdjęcia. Photo of me and him. There we are. There we are.
As you can see, he is delighted to see me in the airport. Jak widzicie, on jest bardzo szczęśliwy, że mnie zobaczył na lotnisku. But what you don't know about Mo is that I used to run against Mo. I to, czego nie wiecie na temat Mo, to jest to, że ja kiedyś występowałem przeciwko niemu. We're the same school year. My jesteśmy z tego samego rocznika. And so we used to run in athletic and cross-country events against each other. Więc mieliśmy okazję ze sobą walczyć na ogólnoszkolnych zawodach. I thought this would be a good time to remind him of that. Myślałem, że to będzie fajna okazja, żeby mu o tym przypomnieć. So I'm like, Mo, I used to run against you, bro. Pewnie nawet nie wiesz, że stary, występowałem przeciwko tobie. Sir Mo Farah. Panie Mo Farah. And he says to me, I don't remember you. On mi odpowiedział, że mnie nie pamięta. I'm like, of course you don't. Oczywiście, że mnie nie pamiętasz. But I remember one time doing my best to be leading Mo Farah in a race. Ale pamiętam kiedyś taki wyścig, w którym starałem się zrobić wszystko, żeby go przegonić. And he obviously ran past me. I on oczywiście mnie przegonił. In fact, the next picture is of me running in a race when I was a lot younger. To jest zdjęcie, kiedy ja biegłem, kiedy byłem o wiele młodszy. Look at that, before the iPhone, that was a good old proper camera. To jest zdjęcie sprzed ery iPhone'ów, dobrym aparatem. And there wasn't a big gap between Mo and me. He was always better than me, but the gap wasn't huge. Pomiędzy mną a Mo była zawsze potężna taka przepaść. Był zawsze lepszy. But as the years went on, ale kiedy lata postępowały, Mo trained harder than me. Mo trenował bardziej niż ja. Stayed away from bad food more than me. Trzymał się daleko od jedzenia barowego. Went to bed when I was staying up. On szedł spać, kiedy ja jeszcze byłem na nogach. Went through the pain barrier when I didn't want to go through the pain barrier. On potrafił przejść przez barierę bólu, kiedy ja nie chciałem zmierzyć się z tą barierą. Therefore, tak więc Mo Farah became a double Olympic gold medalist. I tak więc Mo Farah został podwójnym mistrzem olimpijskim w atletyce. And I became a youth pastor. A ja zostałem pastorem młodzieżowym. Glory to God for that. Chwała Panu. And I know both roles are, you know, equal in the kingdom of God. Ja wierzę, że wszyscy jesteśmy równi w Królestwie Bożym. But I want to help, I want to try and identify something to you. Ale chciałem po prostu wam coś pokazać. That it was the sacrifice of Mo Farah. Że to własne poświęcenie Mo Farah. That led to the success of Mo Farah. Zaprowadziło go do sukcesu Mo Farah. You see, sacrifice, poświęcenie, will always come before success. Zawsze idzie przed sukcesem. It was the sacrifice of Jesus Christ, to poświęcenie, ofiara Jezusa Chrystusa, becoming obedient to death, że był posłuszny aż do śmierci, that led to the success of Jesus Christ, doprowadził do sukcesu Jezusa Chrystusa, where he was exalted to the highest place. Kiedy został wywyższony nad wszelkie imię. And I want to talk tonight about sacrifice and success. I to, co chciałbym dzisiaj głosić, to jest właśnie o poświęceniu i o sukcesie. Sacrifice and success. Poświęcenie i sukces. We all have different perceptions of what success is. Mamy różne pojęcie tego, co to jest sukces. I'm not here tonight to tell you whether or not what you do or have become is successful or not. Success is very subjective. Nie jestem tutaj dzisiaj, żeby wam mówić, co jest, a co nie jest sukcesem. Rozumiem, że słowo sukces dla każdego jest bardzo subiektywne. But the Bible says that we ought to have the same mindset as Christ Jesus. Ale Biblia uczy nas, że powinniśmy mieć ten sam zestaw myśli co Jezus Chrystus. And I think Jesus understood what sacrifice was, but he also understood what success was. Ale wiem, rozumiem, że Jezus wiedział, co to znaczy ofiara i wiedział, co to znaczy sukces. And I think sometimes, especially as young adults, but all of us in this room, we can sometimes have a misunderstanding of success. Ale zdaję sobie sprawę, że bardzo często i pośród nas wszystkich, pośród młodych, dorosłych, że mamy złe zrozumienie tego, co to znaczy sukces. And an underappreciation for sacrifice. I nie mamy takiej zachęty, jakby odpowiedniego roli dla poświęcenia. Therefore, what we do is this. Więc tak, więc to, co robimy, to jest to. We often go in view or in search of success over there. Że bardzo często podróżujemy w kierunku, żeby
znaleźć sukces. I can see success somewhere over there in the distance. Ja widzę ten sukces gdzieś, mogę go znaleźć gdzieś dalej, w dali. My church, one day I can see success for my church. Gdzieś tam w dali ja widzę sukces dla mojego kościoła. I can see the new house, I can see the new business, I can see it somewhere over there. Gdzieś w oddali widzę nowy dom, nowy biznes, ja ten sukces widzę gdzieś tam w dali. So we can spend our whole life focused over there. Więc my całe nasze życie możemy poświęcić na to, żeby patrzeć się tam. And that's not essentially bad, because the Bible does say, you know, keep our eyes fixed ahead on Jesus Christ. Ale to nie jest do końca to, co mówi Biblia, bo to, co Biblia mówi, to żebyśmy mieli nasze oczy cały czas zwrócone na Jezusa Chrystusa. But so often we can become obsessed with success over there. Ale czasami potrafimy być tak zafiksowani na ten sukces, który jest gdzieś tam. And fail to recognize that the success over there is actually a result of the sacrifice back here. I wtedy polegamy, przegrywamy w tym, w zrozumieniu tego, że sukces, który jest tam, jest poświęceniem, ofiarą, która jest tu. That if I want to be successful there, jeżeli ja chcę być zwycięski tam, mieć sukces tam, I have to become sacrificial here. Ja muszę być ofiarny tutaj. And maybe I'm just speaking to people in their 20s or 30s today who sometimes have this worldly thinking of what success can be. Być może mówię dzisiaj głównie do osób, które mają 20-30 lat, które mają bardzo ścisłe pojęcie tego, jak ten sukces powinien wyglądać. Because in England you can be successful overnight. Bo w Anglii możesz stać się człowiekiem sukcesu przez noc. You can win X Factor or Pop Idol, you can win these competitions and immediately become perceived as successful. Możesz wygrać X Factor albo Pop Idol i w ciągu jednej nocy stać się człowiekiem sukcesu. So we can chase for microwave success. Więc możemy ścigać się o sukces z mikrofalówki. But let me tell you, microwave success will never taste quite like what it is to have something boiling over sacrifice of years over there. Ale chcę wam powiedzieć, że smak sukcesu, który pochodzi z mikrofalówki, nie ma tego samego smaku jak to, co jest ugotowane w ofierze. I think one of the first things I want to help you identify tonight is God is cool with you being successful. Ale to, co chcę wam powiedzieć, to jest na pewno, że Bóg cieszy się z tego, kiedy wy jesteście, osiągacie sukces. Sometimes in my church background, I could have been under a theology which says it's not the will of God for you to be successful. Ja byłem w takiej teologii, wyrastałem, gdzie w kościele mówiono, że Bóg, Bożą wolą nie jest to, żebyś ty odniósł sukces. But my Bible says in the Old Testament, if I meditate on the word of God day and night, that he will make my way successful. Ale ja czytam w Biblii, że jeżeli będę medytował nad Słowem Bożym dniem i nocą, to to, co wychodzi z Biblii, sprawi, że ja będę miał sukces. My Bible says that God has plans to what? Prosper me. Biblia uczy mnie, że Bóg ma plan, żebym był prosperował. To give me hope, to give me a future. Żebym miał dom, żebym miał przyszłość. I don't know what your definition of success is, but if God wants to prosper me, that probably looks like some form of success. Ja nie wiem, jak wasza definicja sukcesu wygląda, ale kiedy Bóg ma ją dla mnie, to jest when God? Some form of success. Że Bóg zna prawdziwą formę sukcesu. But I'm not narrowing down success to how big your house might be or how great your car might be. Ja nie chcę zawężać miary sukcesu do tego, jak duży masz samochód, jak duży masz dom. Sure, they may be some of the material benefits of success. Oczywiście są to pewnego rodzaju materialne benefity, które wynikają z sukcesu. But a few weeks ago I was in Kenya in the middle of nowhere. Ale kilka tygodni temu byłem w Kenii pośrodku niczego. No electricity, no running water. Bez elektryczności, bez wody przygotowanej. And I saw one of the best schools I've ever seen in my life. Ale widziałem tam szkołę, która była najlepszą szkołą, jaką widziałem w życiu. Let me tell you, that's success. To jest sukces. Raising world changes without many of the utilities that we take ourselves for granted for. Wprowadzanie zmiany, nawet kiedy nie ma do tego jakby w naszej mentalności możliwości. And God is cool with you being successful when you acknowledge him as the source of your success. I Bóg doprowadzi cię do sukcesu, jeżeli przyjmiesz go jako źródło swojego sukcesu. Because when God sources it, bo jeżeli Bóg jest źródłem, there will always be purpose with it.
to zawsze będzie z tym szedł cel. When God sources the success, jeżeli Bóg zasieje, jest źródłem sukcesu, there's a purpose with it. To od razu idzie z tym cel. We've got some football players who have started coming to our church over the last few years. Przez ostatnie lata do naszego kościoła zaczęli przychodzić football players. They would be considered successful. Oni są postrzegani jako osoby sukcesu. But what's been a great joy to me over this last time is teaching them and pastoring them and helping them understand that their success is not simply in what they do. Ale to, co sprawiło mi niesamowitą przyjemność przez ostatnie lata, to kiedy ja im głosiłem, kiedy im pastorowałem, to uczyłem ich, że to, co jest sukcesem, to nie jest to, co oni robią. But their success is found in who they are. Ale sukces jest w tym, kim oni są. Because what you do will stop. Bo to, co robisz, przestanie. You won't always be able to kick a ball that far. Nie zawsze będziesz gotowy kopać piłkę tak daleko. You won't always be able to slide on your knees and have fans adoring you. Nie będziesz zawsze mógł po prostu ślizgać się na swoich kolanach, żeby fani cię adorowali. But can you build a marriage? Ale kiedy będziesz żonaty? Can you raise kids? Kiedy będziesz wychował dzieci? Can you make an impact with the finance that you've gained? Kiedy będziesz mógł robić zmianę przez pieniądze, które masz? Can you bring encouragement to young people who are depressed and down? Kiedy będziesz mógł pomagać młodym ludziom, którzy są pod opresją? There is purpose for your success. Jest pewien powód, cel dla twojego sukcesu. And the purpose will always be to lift God higher. I cel będzie zawsze taki, żeby wywyższyć Boga. Because there's a difference between being fortunate and being successful. Bo to jest różnica pomiędzy tym, kiedy ci się powodzi, a tym, kiedy masz sukces. Fortunate is a result of circumstance. Powodzenie czasami jest efektem okoliczności. I've won the lottery. Sorry. I've won the lottery. Wygrałem loterii. I haven't really. I've not really won the lottery. I'm just saying I've won the lottery, but I haven't won the lottery. What I'm saying. You can be fortunate by winning millions of pounds on the lottery. Możesz mieć taką okoliczność, że wygrasz miliony na loterii. But that's being fortunate. Ale to jest tylko czynniki. But to be successful is something different. Ale sukces jest czymś innym. Success is a result of sacrifice. Sukces jest rezultatem poświęcenia. And so often we can crave the success. Więc tak często potrafimy jakby gonić za sukcesem. But we despise the sacrifice. I całkowicie odkładać poświęcenie na bok. And as a man, i jako człowiek, I can easily crave success. Ja mogę jakby łatwo po prostu podążać za sukcesem. I think that can be quite a normal craving. Mogę powiedzieć, że jestem normalnym takim podążaczem za sukcesem. But you know what? I've never ever woken up one morning. Ale powiem wam szczerze, że nigdy nie obudziłem się rano with a desire for sacrifice. Z tym, żeby pragnąć poświęcenia. That's weird. To jest dziwne. To wake up in the morning and go, I can't wait to sacrifice today. Żeby obudzić się rano i powiedzieć, o, ale mam ochotę dzisiaj na poświęcenie. Because you see the definition of sacrifice means to give up something for the sake of others. Bo definicją poświęcenia jest to, żeby oddać coś swojego dla innych. And when I read that definition, I'm like, oh, that's nice, it's nice. I kiedy słyszymy tą definicję, możemy powiedzieć, o, tak super. It's a nice definition. Bardzo fajna definicja. I can give up something for the sake of others. I can give up chocolate. I ja mogę oddać coś, żeby pomóc innym. Mogę oddać na przykład czekoladę. And I can give up Netflix for a month. I mogę na przykład odpuścić Netflixa na miesiąc. For the benefit of others. Żeby pomóc innym. Oh, it's nice. To takie miłe. It's a nice definition. Piękna definicja. But a less nice definition says. Ale mniej piękna definicja mówi. Of sacrifice. O ofierze. Is to kill something. Jest zabić coś. And have it offered up. I ofiarować to. To have something killed. Zabić coś. And have it offered up. I ofiarować to. And we've just gone through Lent in the UK where people give up something before Easter to represent what Jesus went through. U nas w Anglii jest taka tradycja na Wielkanoc, że ludzie oddają coś jako przykład tego, co zrobił Jezus. And someone came to me and they said, Dave, I'm going to give up dark chocolate for a week.
I ktoś do mnie przyszedł i powiedział: Dave, ja oddam czekoladę na tydzień, nie będę jadł. Not milk chocolate. Nie mleczną czekoladę. Just dark chocolate. Ale tylko czarną czekoladę. It's gonna be hard. To będzie trudne. Pray for me. Proszę módl się za mnie. Because the enemy is gonna be really tempting me with dark chocolate. Bo na pewno nie przeciwnik będzie mnie kusił tą gorzką czekoladą. I've got some prayer warriors set up. Powołaliśmy troszeczkę wojowników modlitewnych. For some of you, I'm gonna give up Netflix for a week. Nie będę oglądać Netflixa przez tydzień. I can do this. A mogę to zrobić. As Jesus is nailed to a cross. A w tym czasie Jezus jest przybity do krzyża. And you're giving up dark chocolate? A ty oddajesz gorzką czekoladę? And it got me thinking, sacrifice has nothing to do with a little bit of nicey. I to pozwoliło mi stwierdzić, że ofiara nie jest połączona z niczym miłym. See, the first mention of sacrifice in the Old Testament is about killing something and offering it to God. Pierwsza wzmianka o ofierze w Starym Testamencie jest mowa o tym, że trzeba coś zabić i ofiarować coś Bogu. And I don't like the killing of things. Ja nie lubię zabijać rzeczy. I don't like seeing things killed. Ja nie lubię widzieć śmierci. Last week I ran over a rabbit. Tydzień temu najechałem na królika. I heard the bones. Usłyszałem, jak pękają kości. It wasn't nice. To nie było miłe. And I drove back to see if it was okay. Wróciłem, żeby zobaczyć, czy jest okay. It wasn't okay. Nie było okay. I don't like the killing of things. Nie lubię zabijać rzeczy. Especially the killing of me. Szczególnie nie lubię zabijać siebie. You come at me with a sword? Czy przychodzisz do mnie with? A sword? Sword, yeah. Mieczem. I'm gonna run away. Ucieknę. Fast. Szybko. Because I don't want you to kill me. Bo ja nie chcę, żebyś ty mnie zabił. I have no desire for anything in my life to be killed. Nie mam żadnej po prostu chęci w tym, żeby cokolwiek w moim życiu było zabite. But Paul writes in Romans 12 in view of God's mercy. Ale Paweł napisał w Rzymianach 12, że Bóg ma łaskę. In view of God's mercy to offer your body as a living sacrifice. Tak okazała się łaska Pana, że on ofiarował swoje ciało jako żywą ofiarę. And sure, I know there's a verse that says obedience is better than sacrifice. Ja bardzo lubię to, ten fragment, gdzie jest, że posłuszeństwo jest warte więcej niż ofiara. But how many of you know obedience in the first place is sacrificial? Ale nie wiem, czy wy wiecie, że posłuszeństwo w pierwszej kolejności jest ofiarne. Obedience in the first place can be hard work. Że posłuszeństwo na początku może być bardzo trudną robotą. And Paul is Jesus saying, I became obedient to death. Paweł powiedział, że ja stałem się posłuszny aż do śmierci. Paul is saying, I'm going to obey some stuff. Paweł powiedział, że on jest posłuszny w pewnych rzeczach. And if you want to know what my worship is, i jeżeli chcecie wiedzieć, jak wygląda moje uwielbienie, my worship, Paul is saying, is dying. I Paul powiedział, że moim uwielbieniem jest umieranie and giving that to God. I oddawanie to Bogu. Thumbs up emoji. Dajcie łapkę w górę. Lajka. No one wants to die. Nikt nie chce umierać. And give it up to God. I oddawać tego Bogu. But Paul is saying that's what worship is. Ale Paweł powiedział, co to, jak to, że to jest właśnie uwielbienie. Dying to my desires. Umieranie dla swoich pragnień. My wants. Dla moich chceń. Sometimes my interests. Dla moich zainteresowań. But God, I don't want to die. Ale Boże, ja nie chcę umierać. But yet in God's kingdom, it is the dying of me. Ale Boże Królestwo to jest umieranie, that leads to the raising of me. Które jest celem, którego jest wywyższenie. If I want to be raised up, jeżeli chcę być wywyższony, I've got to die. Muszę umrzeć. If you're a leader in here and you want to be raised up, jeżeli jesteś tutaj jakimś liderem i chcesz być wywyższony, you need to die to some things. Musisz za niektóre rzeczy umrzeć. I can get people come to me all the time and say, Dave, I want to preach. Ludzie do mnie przychodzą cały czas i mówią: David, ja chcę głosić. Dave, I want to lead a ministry, I want to lead the church. Ja nie chcę być liderem żadnego służby, ja chcę być liderem kościoła. Could you raise me up? Czy ty możesz mnie wywyższyć? I'm sure. I'll say, sure, I'll raise you up. Oczywiście, ja cię wywyższę. Where's your sword? Gdzie jest twój miecz?
You need to die to some stuff. Musisz najpierw umrzeć dla niektórych rzeczy. You need to die to the desire to preach. Musisz umrzeć dla pragnienia głoszenia. And you need to start preaching in the car park. Zacznij głosić na parkingu. You need to die to desire to lead a church. Musisz umrzeć dla pragnienia, żeby prowadzić kościół. And you need to die to that and start serving in the host team or the welcome team or do something. That destroys something in you so that you can be raised up in what God has called you to be. Musisz zacząć służyć, musisz zacząć głosić miejsca, które są niewygodne w witaniu, żeby coś w tobie umarło, żebyś mógł zostać wywyższony. And Paul almost has this weird obsession with dying. I Paweł bardzo jakby mówił dużo o tym, o umieraniu. I truly believe it's because he understands what sacrifice is. Ja wierzę dlatego, że on naprawdę rozumiał, co to znaczy ofiara. He says, "I've been crucified with Christ. It is no longer I who live." On mówił, ja jestem ukrzyżowany z Jezusem i to nie ja już żyję. For you have died and your life is hidden with Christ. Bo twoje życie jest ukryte w Chrystusie. For me to live is Christ, but to die is gain. Dla mnie żyć w Chrystusie to jakby umrzeć. And I ask this question tonight. I dzisiaj chcę wam zadać pytanie. Do we truly know what it is to sacrifice? Czy wy naprawdę wiecie, co to znaczy ofiara, poświęcenie? Because I'm not sure I do. Ja nie powiem wam, że ja wiem. I've never been to war. Nigdy nie byłem na wojnie. I've never been stuck in a trench with bullets flying past my ears. Nigdy nie byłem utknąłem w miejscu, gdzie kule latały mi nad głową. I haven't had to experience rationing like my grandparents did in the war. Ja nie doświadczyłem tego, co doświadczyli moi rodzice w czasie wojny. I've never lived in a bomb shelter. Nigdy nie musiałem chować się w schronie bombowym. That's sacrifice. To jest poświęcenie. A few weeks ago, KFC was shut in the UK for a day. W zeszłym tygodniu KFC było zamknięte w Anglii przez dzień. Because they ran out of chicken. Bo skończyły im się kurczaki. The country was raging. Kraj wybuch. Seriously, it was main news. To był główny news w telewizji. The main news. Główny news. Above deaths in Syria, above things that are going on around the world, the main news. KFC has run out of chicken. Powyżej informacji o tym, że ludzie umierają w Syrii, powyżej informacji, co się dzieje na świecie, główny news to, że skończyły się kurczaki. And then I sometimes wonder, no wonder maybe we're raising a soft generation. Ja zastanawiam się, że my chyba po prostu wychowujemy miękkie pokolenie. Who sometimes get everything we want whenever we want it. Które wyrasta w tym, że w każdej chwili może mieć co chce. And I'm not encouraging any of us to go to war or need that bombs to start hitting our land again. I'm not speaking that into being whatsoever. Ja nie mówię do was teraz, żebyście wy pojechali na wojnę, żebyście doświadczyli tego, jak bomby obok spadają, to nie jest mój cel. But I do need to ask myself what is being killed in me and what is being offered up to God. Ale to, co ja wam chcę zachęcić was do tego, żebyście zastanowili się, co musi być w was zabite i ofiarowane Bogu. So I don't want to be part of a generation where we expect God to function like a smartphone. Ja nie chcę, żebyśmy byli pokoleniem, które po prostu jest uzależnione od Boga w telefonie. Yeah, God, I need a new blessing. Get on the app, download it. Sure, I'm walking in the blessing. Jeżeli potrzebujesz błogosławieństwa, po prostu bierzesz aplikację, dajesz download, w sensie ściągnąć błogosławieństwo, pach, jest błogosławieństwo. God, I could do with a new wife, so let's get on the dating app. We got new wife, level is beautiful. No, że po prostu dziękujemy Bogu za to, że dał nowe światło, wszystko przez telefon. I don't want to treat God like an app store. Ja nie chcę traktować Boga jak Apple Store. I want any of the success that God wants to bring in my life to be a result of the grace and favor of God. Ja chcę, żeby wszelkie błogosławieństwo, które było w moim życiu, wszelki sukces był konsekwencją. I never deserved any of that anyway. Konsekwencją, że było konsekwencją łaski i do jego dobroci. Nie chcę nic innego. Grace and favor and sacrifice together. Ale ja chcę łaskę, przychylność i poświęcenie, ofiarę razem. I want to be like David, so he says, I will not sacrifice to the Lord an offering that costs me nothing. Tak jak Dawid powiedział w Starym Testamencie, że ja nie chcę ofiarować ofiary, która nie kosztuje nic.
Because we run a whole lot of events at our church and many of them would be perceived as successful. Youth conferences, young adult events. Bo mamy w naszym kościele wiele konferencji dla młodzieży, dla dorosłych, które rozpatrujemy jako te, które odniosły sukces. And 3 weeks ago we had over 1,000 young adults turn up to our church for a young adults movement conference. It was amazing. 3 tygodnie temu w naszym kościele mieliśmy wspaniałą konferencję dla młodych dorosłych, gdzie przyszły tysiące osób i to było niesamowite. And I have the privilege to lead that. Ja miałem przywilej prowadzić to wraz ze swoją żoną. And people can be, wow, David, it's successful. I ludzie mogą powiedzieć, że to jest sukces. You must be happy with how God has blessed it. Musisz być bardzo szczęśliwy, że Bóg to błogosławił. And of course I'm grateful for that. Oczywiście, że jestem wdzięczny za to. But people just see the 1,000 young adults. Ale ludzie widzą tylko tysiące młodych ludzi. They don't see me 12, 13 years ago walking around university campuses on my own, handing out invitations to events where nobody ever came. Ale nikt nie widzi mnie, nikt nie widział mnie, kiedy 12 lat temu chodziłem po akademikach i rozdawałem zaproszenia na wydarzenia, na które nikt nie przychodził. Walking around university campuses, carrying big televisions at 2 a.m. in the morning, which we'd set up in halls of residence and to engage with students, and no one wanted to engage. They don't see that back there. They only see right now. Nikt nie widzi tego, jak ja wtedy przynosiłem telewizor na uniwersytet, do akademiku, rozstawiałem to o 2 nad ranem, żeby spróbować zaangażować ludzi. Nikt tego nie widzi, co ja wtedy robiłem. Ludzie widzą tylko to, co ja robię teraz. Because we can be so small-minded, you can look at me and go, well, platform now, Dave, success, platform. Jeżeli będziemy bardzo tacy prości w myśleniu, zobaczymy tylko mnie, Davida, stojącego na platformie tutaj przed wami na scenie. But what you don't see is for 36 years now, one day out of my 7 has been sacrificed to God. When I say one day, I mean the whole of Sunday from start to finish. Ale nikt nie widzi tego, że tej mojej pracy, które ja przez ostatnie lata włożyłem w to, że kiedy byłem młody, miałem 7 lat, zacząłem po prostu oddawać rzeczy Bogu. Because what you perceive to be success at the root of that will always be sacrifice. Bo to, co postrzegamy jako sukces, jest zawsze wymierzone w tym, co zostało poświęcone. And only when something in you dies can something in your destiny live. Tylko i wyłącznie to, co w twoim przeznaczeniu umrze, będzie tym, co w twoim przeznaczeniu będzie żyć. What needs to die tonight? Co dzisiaj musi umrzeć? Because often the one thing that God wants you to sacrifice is the one thing that is closest to your heart. Bo bardzo często ta jedna rzecz, którą Bóg chce, żebyś poświęcił, ofiarował, to jest ta rzecz, która jest najbliżej twojego serca. It wouldn't be sacrifice if it didn't matter. Jeżeli ta rzecz nie ma znaczenia, to nie byłaby to ofiara. The reason it hurts is because it matters. To, że boli, to właśnie dlatego, że to ma znaczenie. You don't just sacrifice for the sake of sacrifice. Nie ofiarujesz tylko i wyłącznie dla ofiarowywania. But what I've come to realize is this. Ale to, co uświadomiłem sobie. What you sacrifice now, to, co poświęcisz teraz, is often part of the bigger picture of your future. Jest zazwyczaj większym obrazem tego, co jest w twojej przyszłości. As I draw this to a close in the final couple of minutes. I teraz chciałbym, żebyśmy poświęcili kilka minut. So when I was a teenager, I was obsessed with football. Kiedy byłem młodym człowiekiem, miałem obsesję na punkcie futbolu. When I was playing at a decent level. Grałem na dosyć dobrym poziomie. And this coach came to me and said, we want you to join our team, but it means playing every Sunday at 10:30 a.m. in the morning. Trener do mnie przyszedł i powiedział, chcielibyśmy, żebyś grał w naszej drużynie, ale granie w naszej drużynie wiąże się z tym, że będziesz grał każdej niedzieli o 10:45. Now it would be fine because we have multiple service options. Teraz byłoby wszystko okej, gdyż teraz mamy różne opcje, jeżeli chodzi o nabożeństwa. In our church we have 11 o'clock, 1:15, 5 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock, 6 o'clock, Friday night, Saturday, you know, we have options. But when I was a kid, 10:30, Sunday morning, it's when church is. W chwili obecnej w naszym kościele mamy mnóstwo opcji, jeżeli chodzi o uczęszczanie na nabożeństwa od 10 do 20, od soboty przez niedzielę, ale wtedy, kiedy byłem młody, była tylko jedna opcja, 10:30. And you miss that one service? I jeżeli przegapiłeś ten moment, and you miss out on church. Przegapiłeś kościół. Which is why if you're a pastor in here, can I encourage you to maybe start a conversation about multiple service options? Dlatego jako pastor chciałbym was zachęcić do tego, żebyście rozważali opcję wprowadzania nabożeństw w różnych porach. Because we're not living in a world now which Sunday is the sacred day. People work, party, hang out, do stuff on Sunday. We have to be
creative in when we do our services. Gdyż niestety nie żyjemy w czasach, w których niedziela jest traktowana jako święty dzień, tylko żyjemy w czasach, w których ludzie pracują, zarabiają pieniądze i musimy być elastyczni w tym, jak dostosujemy. But I remember being 13 years old and saying no to football. Ale kiedy miałem 13 lat, powiedziałem nie dla futbolu. So I wanted to stay committed to my local church, where my parents were the pastors. Bo chciałem być zaangażowany w lokalnym kościele, gdzie moi rodzice byli pastorami. But they gave me freedom to choose. Ale oni dali mi wolność do wyboru. Hurt me that day. To mnie bolało wtedy, tylko tego dnia. Sacrifice. Poświęcenie. Something that I loved. Coś, co kochałem. Died in me. Umarło we mnie. Ouch. Ała. Pain. Ból. And I know it's not the death of a human being. I know it's not anything like that. But when you're 13 and that's your number one passion and you having to go, okay, I'm going to sacrifice that ja rozumiem, to put words on a screen at church. Ja rozumiem, że to nie jest, śmierć niczyja, ale kiedy masz 13 lat, to coś takiego naprawdę cię boli i wymieniasz to na rzecz po prostu tego, co się dzieje w kościele w niedzielę. But God took me on a journey to become a pastor of a local church. Ale Bóg udał się ze mną w podróż, żeby doprowadzić mnie do bycia pastorem w lokalnym kościele. But then God has brought football back into my life more than ever before. Ale wtedy Bóg wprowadził z powrotem futbol do mojego życia bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. I'm still playing for a team and we're winning leagues and cups. I'm connected in clubs. I'm the chaplain of a Leeds United. I'm involved more than ever before because God sees the sacrifice. Teraz cały czas gram w drużynie, gramy w lidze, wygrywamy puchary, angażujemy się w to i to robię to w skali takiej, jakiej wcześniej nie robiłem, dlatego że Bóg widzi ofiarę. You see, the thing that you sacrifice, powód, dla którego coś ofiarowujesz, often will reappear in your life, bardzo często wprowadzi ból do twojego życia, but in God form, ale w Bożej postaci. Not human form, nie ludzkiej postaci, not man-made form, nie ręką ludzką stworzonej postaci, but God form, ale w Bożej postaci. I want to invite the band up to close with me. We're going to sing a song. Ja bym chciał teraz zaprosić zespół, żeby wyszedł z tyłu. Będziemy śpiewać. And as they're doing that, you see the famous part of sacrifice in the Bible is when Abraham walks up a mountain to sacrifice his son Isaac. Jak wiecie, jedną z najbardziej znanych miejsc, gdzie jest ofiarowanie w Biblii, jest miejsce, w którym Abraham wziął swojego syna Izaaka na ofiarę. And he's up the mountain with Abraham, Isaac, who by the way was carrying the wood. He wasn't a baby. He was a boy old enough to carry the wood. On wziął swojego syna Izaaka, który nie był dzieckiem, to był chłopak, który już był w stanie nosić drewno, więc on był dosyć duży. And his servant. I swojego sługę. Because Abraham knows I'm going to make a sacrifice. Gdyż Abraham wiedział, że będzie musiał uczynić ofiarę. What Isaac is unaware of is that he is the sacrifice. To, czego Izaak nie zdawał sobie sprawy, to jest to, że on był ofiarą. And what's an interesting part is Abraham says to the servant, you stay here. I niesamowite jest to, że Abraham powiedział do sługi, ty zostań tutaj. Why did he say that? Dlaczego to powiedział? Because there are some sacrifices you have to make on your own. Gdyż są pewne ofiary w twoim życiu, które musisz zrobić sam. Some of them you can't have everyone else helping you with it. Some of them it's just got to be you. Niektóre ofiary w twoim życiu nikt nie może ci pomóc ich podjąć. And musisz je zrobić sam. As he's about to sacrifice his son. I jak miał już poświęcić swojego syna, the voice from heaven cries out, no! Bóg, głos z nieba powiedział nie. Beautiful words come from heaven that day. Wspaniałe słowo z nieba wtedy zeszło. God says, now I know. Bóg powiedział, teraz ja wiem. Now I know, Abraham. Teraz ja wiem, Abrahamie. And as a result of that, i jako rezultat tego, therefore, tak więc, the consequence, konsekwencją, because you were prepared to sacrifice one son, ponieważ byłeś gotowy poświęcić jednego syna, I'm going to make you the father of millions of sons. Uczynię cię ojcem milionów synów. You want success in a certain area of life? Jeżeli chcesz oglądać sukces w niektórych rejonach swojego życia, you have to learn to be sacrificial in a certain area. Musisz nauczyć się być ofiarnym w pewnych obszarach. You want to be successful in business? Musisz być, jeżeli chcesz mieć sukces w biznesie, then sacrifice the finance you have. Więc poświęć finanse, które posiadasz. You want success in your marriage? Jeżeli chcesz mieć sukces w swoim małżeństwie, then sacrifice some stuff in your marriage. Ofiaruj niektóre rzeczy w swoim małżeństwie. Because Jesus says in Matthew 16, whoever wants to be my disciple
Doesn't say must hang out with other Christians. Doesn't say must wear Christian clothing. Doesn't say must Instagram nice Christian quotes. Doesn't say must turn up on a Sunday. Kiedy Jezus w Mateusza 16 mówił, że kto chce być moim sługą, on nie powiedział o tym, że musisz być na poświęcić Instagram, poświęcić inne rzeczy. Jesus says you must deny yourself. Jezus powiedział, że musisz zaprzeć się samego siebie. Which means to refuse existence of. Że musisz się wyzbyć swojej egzystencji. Take up your cross. Wziąć swój krzyż. And follow me. I pójść za mną. Say no to me. Powiedzieć nie dla siebie. And say yes to the cross. I powiedzieć tak dla krzyża. Because I can't be a success over some things. Gdyż nie możesz mieć sukcesu nad niektórymi rzeczami. Until I sacrifice some things. Dopóki nie poświęcę niektórych rzeczy. What fasting is all about. It's not really about the food. It's about denying food so that you can master food. To nie, jakby tak, o to też chodzi w poście, że to nie chodzi o to, żeby po prostu zrezygnować z jedzenia. Tu chodzi o to, żeby po prostu zrezygnować coś, żeby osiągnąć coś więcej. Because if I can master my body's greatest desire, then I can master anything. Bo w sytuacji, w której jesteś w stanie opanować swoje największe pragnienie swojego ciała, to jesteś w stanie w tym momencie opanować wszystko, co jest przed tobą. But you cannot rule over what you haven't yet denied. Ale nie jesteś w stanie rządzić nad niczym, czego jeszcze nie wyparłeś się. Jesus is saying, you want success? Jezus powiedział, jeżeli chcesz sukcesu, pick up the cross. Podnieś swój krzyż. You might look at your life now and go, I don't have a cross in my life. Teraz być może patrzysz na swoje życie i mówisz, o Jezu, ja mam krzyż w swoim życiu. Your cross today is whatever kills your flesh. Twoim krzyżem dzisiaj jest wszystko, co zabija twoje ciało. Maybe it's pride, maybe it's fear, maybe it's ambition, maybe it's sin. Być może jest to duma, być może jest to strach, być może jest to ambicja, być może jest to grzech. We're not carrying wood on our backs today. My nie nosimy drewna na swoich plecach. But we should be carrying a cross of something that is killing our flesh. Ale powinniśmy nosić krzyż, czyli coś, co zabija nasze ciało. So that it can be offered up to God. Że to może być ofiarowane Bogu. Can you stand to your feet? Czy możecie powstać? We're going to worship. Zaraz będziemy uwielbiać. You know, the Bible says to offer God a sacrifice of praise. Biblia mówi, żebyśmy ofiarowywali Bogu uwielbienie. Can you still praise God when it kills? Czy jesteście cały czas w stanie uwielbiać Boga, kiedy to zabija? Because God sees it. Bo Bóg to widzi. You know, over a year ago, me and my wife, we've been trying for children for a long time. My z moją żoną przez wiele lat staraliśmy się o dzieci. And we were blessed with one son, and we wanted more, and we went through process after process. Some of you probably can relate to that struggle. Zostaliśmy pobłogosławieni jednym synem, ale jakby cały czas jesteśmy w procesie podejmowania kroków, jakby żeby mieć więcej, ale jest to dla nas bardzo duże wyzwanie. And I remember getting the news at a scan one day that we'd lost one of the babies. Ja nie wiem, czy dotarły do was informacje, że kiedyś straciliśmy dziecko. There was actually twins, and we have one of them, and one of them passed away. To w zasadzie byli bliźniacy, gdzie jeden z nich umarł, a drugi przeżył. Before they were born. Zanim się urodzili. And I remember going back into the car with my wife. I kiedy szedłem ze swoją żoną do samochodu. Putting on a Hillsong album. Włączyliśmy muzykę z Hillsong. And we just worship God in the car. I zaczęliśmy po prostu uwielbiać Boga w samochodzie. Not really because we wanted to. Nie dlatego, że chcieliśmy. But we knew we have to worship God even when it kills. Ale wiedzieliśmy, że musimy uwielbiać Boga, kiedy coś umiera. And God was generous enough to give us the most beautiful little boy. I Bóg był bardzo dla nas łaskawy, że dał nam najwspanialszego syna. He is success. To jest sukces. But how much is a result of sacrifice? Ale jak dużo jest rezultatem poświęcenia? Because what was a sacrifice back then is not so much of a sacrifice often now. Bo to, co kiedyś było poświęceniem, teraz już nie jest tak często poświęceniem. As your future grows, so does your sacrifice. Bo twoja przyszłość rośnie wraz z twoim poświęceniem. I remember when I used to give 10 pounds, man, that was a big sacrifice. But now I can give more than that. As I've grown, so is my sacrifice. Kiedyś dawałem 10 funtów i to było dla mnie poświęcenie, ale teraz 10 funtów nie jest dla mnie poświęcenie, gdyż wraz ze swoim sukcesem moje poświęcenie And I sense in God tonight. I odczuwam dzisiaj od Boga. Some of you have outgrown that.
że niektórzy z was są już dorośli. And when you're in your 20, teenagers, 20 years, 30, you were radical, man. You were like, you will do anything, we'll sell a house, we'll do whatever it takes. Że kiedy byliście młodsi, byliście gotowi zrobić wszystko dla Boga, sprzedać dom. But as your future has grown, ale kiedy wasza przyszłość rosła, your sacrifices remain the same. Wasza ofiara pozostała taka sama. But maybe tonight God is prodding you on the shoulder. Ale być może teraz Bóg was zachęca. He's saying, come on, pick up your cross. Follow me. Idź ze mną na mój krzyż, idź za mną. Deny yourself. Zaprzyj się samego siebie. I've got more success for you. Mam więcej sukcesu dla ciebie. But at the root of it is sacrifice. Ale u podstaw tego jest poświęcenie. Come on.